Łatwo nie jest, bo słońce świeci mi prosto w oczy, ale się nie poddaję i polecam Państwu książki na wakacje. Dzisiaj będzie dla dzieci. To jest nasz hit osobisty, domowy hit wakacyjny. Dużo czasu spędzamy w lesie, na łonie natury i jesteśmy z tą naturą dosyć zaprzyjaźnieni. Na pewno pomagają nam w tym książki takie jak ta, Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego, książka o drzewach, która jest fantastycznym przewodnikiem po tych wspaniałych roślinach, ale także po zwierzętach, które mieszkają w lesie, które są związane z drzewami, po porach roku, po tym, co dzieje się potem z drzewem, kiedy zostanie ścięte i stanie się drewnem, o niemalże historii architektury domków na drzewie, a nawet o narzędziach, które mogą służyć każdemu drwalowi. To jest taka książka, która rzeczywiście pozwoli zanurzyć się w świat przyrody, wynieść szalenie dużo informacji, także dorośli skorzystają na tej lekturze, a poza tym jest oczywiście przepięknie wydana, fantastycznie zilustrowana i wszyscy w domu, od najmłodszego do najstarszego, się nią zachwycamy. Natomiast ta książka, Evergreen, myślę, że każdy człowiek w Polsce wie, czym była Podróż za jeden uśmiech Adama Bagdaja. To jest książka, która jest naprawdę bardzo poważną kandydatką do królowej wszech książek dzieciństwa moich dzieci. Ja nie mogę się doczekać wieczorów, kiedy razem czytamy tę książkę, bo niepowtarzalny, cudowny, wspaniały styl Adama Bagdaja, który przeprowadza Poltka i Dudusia przez Polskę autostopem, daje tyle satysfakcji, tyle przyjemności ze świetnie zbudowanych bohaterów, ze wspaniałej historii, że rzeczywiście można pomarzyć o tym, żeby znowu mieć 12 lat i być dzieckiem. Bardzo gorąco Państwu polecam powroty do starych książek, do Adama Bagdaja, do Niziurskiego, bo to nie tylko jest po prostu powrót do naszego dzieciństwa, ale są po prostu bardzo, bardzo fajne książki dla dzieci.